Druga połowa października dopisała. Major coraz bardziej szasta kasą i chwali się zarobkami, czego Krzysiek znieść nie może. Więc kopie pod nim mniejsze i większe dołki. Major z Meksykiem wyzywają się na Fame MMA, a na szkolnej pojawia się po raz pierwszy Jan Eł Borodo. Zapraszam do kolejnej części Kroniki Uniwersum sezon 2018. 15 października. Bębeństwo zatruwa umysł Kononowicza. Nie może on znieść, że Major ma Asterkę i próbuje na różne sposoby pozbyć się Majora. I to w dodatku w taki sposób, by jego dobra zostały na szkolnej. Między innymi pojechał na miasto z Majorem ubezpieczyć samochód, po czym gdy Major załatwił swoje sprawy i chciał wracać, to Knur uciekł na szkolną, zostawiając wóz bez kierowcy na mieście. Chcę powiedzieć, właśnie wczoraj, czy przywczoraj nagrał film, tu ktoś nagrał, że on po prostu mi do więzienia zamknie i Asterkę. Ja dzisiaj sam opłaciłem i byłem na Trójce na komendzie i z dyżurnym rozmawiałem. On takiego prawa nie ma. On będzie zostawił mnie. To dobrze, że ja z właścicielką firmy porozmawiałem, tam gdzie po prostu samochód stoi na ich parkingu. I po prostu poprosiłem, żeby powiedziała, że to raz i ostatni raz. A widzicie, on pojechał, ja zapłaciłem prawie 800 zł za OC, a on chce zabrać mi ten samochód. Będzie odpowiadał za to. To dopiero, on chciał być prezydentem, on wszystko by chciał przywłaszczyć. Ja go też zniszczę, psa. Kwoli wyjaśnienia, Major nie ma prawa jazdy. 16 października. Kononowicz nie może znieść pokajania się przed komornikiem, który chce zająć Lublina. Pani komornik, było, siądzie pani, kochana pani Ewo, i będzie pani przed kamerą odpowiadać teraz. A mam prawo nagrywać panią? Nie ma pan prawa, ale posłucham. Nie, mam prawo, bo proszę pani jest. Bardzo, niech pan nagrywa. Bo pani jest urzędniczką. Proszę uprzejmie, co pan chciał? Proszę pani, po pierwsze, chciałem się zapytać się, było składane pismo, jak mnie pobili, wiadomo, dla pani. Proszę pani, dlaczego pani z nich nie wyeksplikowała pieniędzy? Każdy skazany za pobicie Krzysztofa miał mu wypłacić odszkodowanie w wysokości 1000 zł. Mimo to, że Krzysiek oczywiście chciał zdecydowanie większej kwoty. Kto nie pamięta, u góry odsyłam do sprawy. A dlaczego pani ze mnie chce wyeksplikować dla człowieka, który spożywa alkohol, pije, rozrabia, człowiek Mariusz Chodor z Łab? Szybki research w internecie wykazał, że pan Mariusz Chodor z Łab sam ma zaległości wycenione na prawie 3,5 tysiąca złotych w postaci 12 długów, z czego większość wobec PGE obrót detaliczny i około 780 zł wobec prywatnej firmy, która poprosiła mnie o nieujawnianie ich nazwy w materiale. Swoją drogą pan z PGE powiedział, że na dzień dzisiejszy spółka ma 40 tysięcy dłużników. Skoro ktoś nie zapłacił, to ktoś inny musi nadpłacić. Ja go znam bardzo dobrze i proszę pana, proszę pani, dlaczego pani ze mnie bierze 150 zł? Proszę pana, ja... Proszę odpowiedzieć na te dwa pytania. Ja już panu wyjaśniałam. Nie, zadałem pytanie dla pani. Proszę pana, albo pan chce uzyskać odpowiedź, albo pan chce na mnie pokrzyczeć. To jeśli pan chce uzyskać odpowiedź, to słucham. To proszę się uzbroić w cierpliwość i ja panu tej odpowiedzi udzielę. Dobrze? Dobra, słucham. Pokazywałam panu dzisiaj, że tytuł wykonawczy to jest orzeczenie sądu i wykonuje czynności nie na zlecenie jakiegoś pana Chodora, tylko na zlecenie sądu. To jest należność sądowa. Pani jeszcze tak powiedziała na ulicy Szkolnej 17, że te pieniążki pójdą na... do sądu. A z sądu gdzie pójdzie? Bo pani wie, że to pójdzie na... Proszę pana, jeżeli pan... Ja jeszcze nie zadałem wiedzieć... dla pani pytanie, proszę pani, proszę. Jak ja wysłuchałem pani. Pani powiedziała na szkolnej u mnie na placu, że z sądu przyszło i tak dalej. Zgoda, proszę pani. Druga sprawa. Ja wiem, że to pójdzie na konto pana Mariusza Chodora. Nie na sąd, tylko pójdzie na konto Mariusza Chodora. Proszę pani.
Czy tak ładnie wydzierać ode mnie pieniążki? Proszę pana, komornik nie wydziera. Wydziera. Wiele w telewizji jest o was, wiele w telewizji jest o was, że proszę pana, wy tylko jesteście wydzieruchy, inaczej można nazwać, że niesprawiedliwi idziecie. Pijaków, menelów, bandytów, złodziejów chronicie. Proszę pana, ale to może pan siebie zacznie nagrywać, bo ja widzę, że to głównie pan ma coś do powiedzenia. Proszę bardzo. Jeśli pan chce uzyskać informacje, proszę pytać. Ja panu informacje udzielę. To proszę pani, ja chcę. Dlaczego pani robi tak? Mści się na mnie. Ile pani wzięło łapówki od pana Mariusza? Proszę pana, jeżeli pan będzie tego rodzaju pytania sugerujące... A mam prawo różne zadawać. Sugerujące popełnienie przez komornika przestępstwa. Jeżeli pan będzie takie pytania zadawał, no to ja będę zmuszona powiadomić o tym organy ścigania. Bardzo proszę. Bardzo jeszcze? Proszę. Czy jeszcze jakieś pytania? Proszę pani, proszę o wypełnienie płaty, żeby pani tu siedziała i wypełniła. Proszę pana, jeżeli pan uiści należność, dostanie pan pokutowanie. Ja mam pieniążki. Proszę pana, jeżeli pan te pieniądze położy tu na biurko, to ja wtedy nie będę... Jeżeli pani wypełni dokument. Proszę pana, dokument się wypełnia po wpłacie. Nie. Nie będę wypełniała dokumentu, zanim pan... Proszę pani, ja pokazuję, że ja mam pieniążki. Proszę pani. Przyjmiemy i pokwitujemy panu. Ja mam 200 zł. Będzie miała pani rozmienić? Proszę pana, wydamy panu resztę. Dobra. Proszę pani, proszę państwa, oto pokazuję, że wpłacę dzisiaj niesprawiedliwe pieniążki, że komorniczka zabiera te 200 zł, 150 zł, proszę pani, że pani Ewa Dubaniewicz i pójdzie z tym do adwokata swego i wiele razy było kierowane, żeby kierowała wszystkie pisma pani Ewa. Pan pełnomocnika i do niego są kierowane pisma. Mam pełnomocnika pana Marka Jaroszewicza, adwokata, ale siłą wydziera dzisiaj, siłą chciała zabrać Lublin, nie chce zabrać, siłą mnie oskarża, że ja pójdę na 5 dni do aresztu. Proszę pana, tak? Gdzie jest orzeczenie? Tak. I to proszę pokazać mi dokument ten przynieść. Już panu go dzisiaj pokazywałem. Nie, ja chcę nagrać. Ja chcę nagrać, żeby ludzie widzieli. Proszę przynieść. Dobrze, proszę, proszę usiąść, zatykać, za chwilę damy panu akta. To ja czekam. Czy pan wpłaca, czy pan nie wpłaca w końcu? Wpłacam, ja później wpłacę, jak ja otrzymam, przeczytam dokumenty. Czyli pan nie wpłaca? Nie, ja wpłacę. Wpłacę. Poproszę pieniążki. Proszę wypisać dokument. Nie, proszę pana. A mógłby pan się przedstawić? Po wpłacie. Poproszę środki. Proszę czyli pana. Pan nie wpłaca. Proszę pana. Dobrze. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pieniążki. Niech poproś pani, ja dla pani Ewy przekażę. Dla pani Ewy przekażę. W ręce. W ręce przekażę. W ręce przekażę. O! Proszę, panie Tomku, proszę, pokwitować 150 zł, 50 pan dostał reszty. Jak ładnie pan wyglądasz. To pan jest natury ładny jest. A, i na kamerze będziesz pan ładnie wyglądać. Na pewno. O, tu pan wpisuje moje dane do komputerka swego. A może pan się przedstawić? Pan jest asesorem w biurze komornika. Proszę? Pan jest asesorem w biurze. A mógł się przedstawić? Proszę bardzo, to jest pan Tomasz Książę. Proszę przejrzeć sobie akt. Mogła pani pomóc przekładać kartki? Nie, proszę pana. O, to jest podpis pani Ewy Dubaniewicz. Widzicie? Szanowny panie, proszę pani moi. Proszę, to jest pokwitowanie dla pana wpłaty na resztę. Mogę pani zrobić ksero? A w jakim celu? Ja daję panu oryginał. Ale ja chcę, żeby pani zrobiła ksero jeszcze. A w jakim celu to jest? Do adwokata chcę zanieść. Proszę bardzo. Trzy razy zrobi pani. Nie, już nie przesadzajmy. Może pan sobie sam sporządzić ksero. O, wszystkie banki pani posprawdzała nawet. Ładnie. Ja mam konta nawet. No taki jest cel postępowania egzekucyjnego. Proszę pani. Pana. Wszystkie. I takie są uprawnienia komornika. Na polecenie Mariusza Chodora, tak? Tak? Proszę odpowiedzieć. Jak pan widzi z akt sprawy, czynności są wykonywane na zlecenie sądy. Nawet w Warszawie pani sprawdzała. Ładnie. Cieszę się z pana uznania. A można zapytać się takie pytanie zadać dla pani? Po jakiej szkole pani jest? Mogę pani odpowiedzieć?
jaką pan ma na myśli szkołę? Nie wiem, proszę pani, ja jestem po technikum mechanicznym. A ja zadałem kulturalnie pani pytanie tylko. A mam prawo zadawać różne pytania? Proszę pana, odpowiem panu chętnie na pytania związane z postępowaniem egzekucyjnym, ale nie na pytania dotyczące moich szkół. O, Mariusz Chodor, Mariusz Melka. No, ma pan też inne egzekucje, jak widzę. Nie, nie mam. No to jest zawiadomienie o zbiegu egzekucji, że inni komornicy też prowadzą do pana rachunków egzekucję. Mój adwokat wie, czy ja mam jakieś zaległości, czy nie. A zresztą, proszę pani, to nie pani interes. Nie powinno pani wchodzić w większe sprawy. Proszę pana, zgodnie z przepisami, jeżeli komornik dokonuje zajęcia rachunku bankowego, a są tam inne zajęcia innych komorników, to bank ma o tym obowiązek o nas poinformować i poinformował. To będzie, banki takie będą likwidowane, a komornicy też będą likwidowani, bo za dużo by się transakcji się tam, gdzie nie potrzeba. Samochód ciężarowy wielozadaniowy. Teraz proszę do mnie wysłać pismo, że ja opłaciłem. Kiedy pismo wpłynie? Proszę pana, jak zaksięgujemy, to wydane zostanie postanowienie. Kiedy? Mamy czas na zaksięgowanie 4 dni. Od dzisiaj, tak? Tak. No tak, dzisiaj co mamy? Wtorek. Wtorek, środa, czwartek ma wpłynąć pismo do mnie, tak? Nie, proszę pana, mamy 4 dni na zaksięgowanie, a po zaksięgowaniu wydamy postanowienie. To kiedy? Będzie postanowienie? Po upływie 4 dni od dnia dzisiejszego. To proszę datę określić mnie. Dokładnie. To proszę pana, jak dzisiaj jest 18. Tak. To dokładnie. Wydamy postanowienie najpóźniej 21. 21, tak? Wydamy postanowienie. I co, przyślecie na adres, tak? Oczywiście, tak jak wszystko. Z tym, że na adres pana pełnomocnika. Nie, ja prosiłbym jej na adres mój. A to proszę złożyć takie oświadczenie do protokołu, że pan chce, żeby nie doręczać pańskiemu pełnomocnikowi. Nie, i pełnomocnikowi, i dla mnie. Rozumiemy, panie Ewo? Ja nie mam problemu z rozumieniem. Ja bym chciał, to by nie zapłaciłby. I mnie by pani nic nie zrobiłoby, panie Ewo. Proszę pana, ja na pewno nie. Ja na pewno. Natomiast pokazywałam panu, jakie są konsekwencje niezapłacenia. To już przeterminowane jest. Wynikające z wyroku. To jest przeterminowane. To już musiałby pan ustalać w sądzie. A dlaczego tu nie ma pani podpisu? To, jak pan widzi, to jest pismo z sądu, a ja pismo z sądu nie podpisuję. Aha. Tego samego dnia na oba kanały wrzucany jest film z otwierania paczki, w którym dowiadujemy się, że gdyby nie major, Lublin poszedłby pod młotek. I sądownie 150, a jakby nie zapłacił, jakby nie pożyczył, to by go zamknęli na 5 dni. Fajnie by było. A dobra, fajnie, już zadowolony? Tą paczkę dostaliśmy i... Oraz paczka od widzów. A co to jest? Zaraz zobaczymy. Cześć. Może tego złożyć? Pokaż mi. Ale krótkofalówki, krótkofalówki. To na twój i na mój może kanał wrzucę ten film. No. I będziemy. Ja będę. Major, gdzie jesteś? Na jakim froncie jesteś? A to odpowiesz. Na froncie w Bombasie. Był taki piękny czas, kiedy widzowie wysyłali ciekawe rzeczy na szkolną, a chłopaki sami lub z inwencji niemieckiego zakładali je lub używali, by robić fajne filmy dla widzów lub show na lajcie. Tu jednak to absolutnie nie działa. Krótkofalówki, które naprawdę ciekawie mogły być użyte w różnych częściach i różnych metodach podczas trwania uniwersum, widzimy tu po raz pierwszy i ostatni. Pan Tomasz wraca epizodycznie na szkolną i opowiada wiersz o swoim życiu. Jest dość długi, dlatego linkuję w opisie. Historię swojego życia w formie poezji. Spotkanie było najzwyklejszym w świecie. Lecz jak wielką siłę w sobie miał. Ono z klasztoru serce me wyrwało,
i drogę z tobą do małżeństwa im wskazałem. Major prosi pana Tomasza o wypowiedź na temat samochodu. Wypowiedź ta szybko zmienia się w autorski monolog strusia. Coś powiedz na ten temat. Jak ten samochód wygląda? Samochód jest super. Bardzo mi się podoba. I właściciel samochodu również. Tak to właśnie sami widzicie. On był, bo to jest po prostu wspaniała rzecz, którą trzeba dbać. Bo to ogółem, jak to się mówi, widzowie wysłali te od lutego te donaty i po prostu ja pieniędzy, jak to się mówi, w błoto nie waliłem i po prostu też Tomka rozmawiałem z nim i odwiedzę jego tam, gdzie on mieszka i po prostu... Plus klasyk, podejście majora do sztuki. No i to będzie ogółem druga część. Teraz powiedz to, co miałeś powiedzieć. Mówię rycznie. Sina mgła dymia dachami, a chłód dosięga oczu. Gardzie się nad szklanką parującej mgły. A przecież jest zwyczajny. Ten zgiełk, ten gwar, ten zamęt, to przetaczanie pustych beczek, obierki, puszki, gazety. Ale to jest ogółem wszystko w porządku. Ogółem po prostu pewne rzeczy trzeba przemyśleć, bo to szybko się nagrywa, żeby ludzie po prostu sami widzicie, że po prostu ten człowiek bardzo uwielbia odwiedzić majora i Krzyśka. I... Dobra. A przecież jest zwyczajnie, ten zgiełk, ten gwar, ten zamęt, to przetaczanie pustych beczek, obierki, puszki, gazety. Kredowo spięte, wyświetlarka uparta, ścisne, myślę, że suku. Nie mów! Meksyk przekazuje garść informacji. Witam, zapraszamy na wiadomości. Nowe jakieś, to robię cuda niewidy. Pi! Słuchajcie, czy wiecie, że Mariusz nie nocuje w krzakach, natomiast śpi w bloku, w mieszkaniu, u kolegi gdzieś, na słonecznym stoku. Także na razie mróz mu nie przeszkadza i na pewno nie marznie. Pi! Wiecie, że major rzuca kubkiem z prędkością 120 na godzinę, z odległości 1,5 metra, dlatego trzeba uważać na takie rzeczy, żeby nie poleć mu pod rękę. Pi! Czy wiecie, że pan K ma przerwę między zębami na dole, co nam udowodnił na filmie, i ma te dwa zęby połączyć z jednej strony w jednego i dwa zęby z drugiej strony połączyć też w jednego? Przypominałby hipopotama. Naprawdę. Tak mi się wydaje. Pi! Wiecie, że Meksikano ma rozmiar buta 43 i wzrost 1,76. Dlatego co po niektórzy tutaj są głęboko w błędzie. Pi! Czy wiecie, że syn pani Magdy Glessler będzie występował niedługo w programie w TVN-ie na temat kulinarnego odżywiania się zdrowego, czyli będzie hodował warzywa i będzie je uprawiał, chociaż z tego co wiemy, syn pani Magdy Glessler, pozdrawiam panią Glessler, kompletnie nie zna się na warzywach. Także dziękujemy i następny spot jakiś walniemy z wiadomościami, może jutro, także trzymajcie się zdrowo i pozdrawiam. Inwestycja w samochód musi się przecież zwrócić, więc panowie jadą samochodem oddać złom. No właśnie nagrywam. Pojedziemy na złom. Zdać metal. Dobra, ty nie przerywaj mi. Za kamerę to wyrzucę przez okno. Kolejna afera dzwonkowa na szkolnej i turbo expose. Dzwonek zniszczony. Drugi dzwonek zniszczony.
Ile ja pytam u młodzieży podlaskiej, mam kupywać dzwonków? Ile? Ile mam jeszcze wydawać pieniędzy na takie rzeczy? Pytam was, kochani moi, teraz szkoły się rozpoczęły. Ja to dojdę, po szkołach. Tak, dojdę, po szkołach. Ale będzie ta osoba nie tylko zapłaci za dzwonki, ale i będzie wyrzucona ze szkoły i tak dalej. Jeszcze na pewno doszło wiadomość do firm, który przywoził przestępców Taryciarz. To może polecił Taryciarz. Przestępców? Jakich przestępców? Już przestępców wymyśla. Tak, bo tak robi tylko przestępca. Tak robią tylko przestępcy. Podjeżdżają i wyzywają mnie i osobę zmarłą z mojej rodziny. Tak osoby kulturalne nie robią. A, bardzo dobre. Jeżeli chcą porozmawiać, dzwonek był, naciska się na dzwonek. Teraz nie ma dzwonka. I policjant mówił, żeby nie kopywać. I mam dziś jechać na komendę miejską, wojewódzką i komisariat, ale na komisariat nie pojadę. Pojadę na wojewódzką i miejską zaraz. I szanowne państwo, kochani moi, dalsza część będzie nagrywana w dwóch miejscach, na komendach. Co będą mówić, jak będą przyjmować skargi i zażalenia, jak będą przyjmować wnioski, jak będą przyjmować ode mnie prawdę. A może przyjedzie po mnie zaraz karetka i z policją i do Chorosy. Bo taki tu menel jeden jest. On jeszcze mówił, proszę nie mówić na jego menel. A kto spożywa dużo alkoholu, to kim jest? Kim jest? Menelem. Już nie pijaka, ale menel. Bo popatrzcie, tylko na jego twarz przyszła do mnie jego zdjęcia. No ty specjalnie to zrobił. Zobaczcie, kochani moi, ten człowiek wygląda jak stary dziadek. Jak 80-latek. Stary. Jak 84-latek wygląda nawet. Jeszcze on startuje swojej partii. Jeszcze on piwo obniży. Że będzie na szkolnej 17 pozwolenie, w krzakach będzie można spożywać alkohol. 19 października. Chłopaki chwalą się, że byli na głosowaniu. I to jest właśnie tragedia demokracji, że osoby niepracujące, niepłacące podatków, życiowo niezaradne mają prawo podejmować decyzje w wyborach lub w referendach radzić w sprawie państwa. Pamiętajmy, że mówię o roku 2018, kiedy major jeszcze twierdził, że płaci YouTubie z Krakowa 30% i to jest podatek i nic nie będzie państwu płacił. Kochani, widzicie, ja tu pracowałem kiedyś w liceum. O. Konon chwali się, że wcześniej pracował w owej szkole. Dokładnie tak. Na forach już wiele razy była podawana informacja przez absolwentów szkoły, że Kononowicz w latach 90. pracował jako woźny z przydziałem palacz. Palił tam w piecu, a w nocy wywoził bądź podkradał węgiel, za co najprawdopodobniej wyrzucili go z roboty. Najprawdopodobniej, bo sam jako przyczynę podał konflikt z innym pracownikiem szkoły. No właśnie byliśmy tutaj w tej szkole, w tej szkole byliśmy na głosowaniu. Głosowałem na PiS, już mówiłem. Patrzyłem na listy, bo tu były trzy listy i na każdym po prostu tam było tyle różnych po prostu imion, nazwisk. Nie będę mówił już bardzo nie pamiętam, na pewno dobrych ludzi. Andrzejewski, on nam coś startował? Ciekawe na co? Na picie piwa. A patrzyliśmy wszystko całe te, to ktoś jaja robi. Pozdrawiałeś mnie, że po prostu, że sam wiesz, jaki Krzysztof jest. Ja będę siedział cicho, to po prostu nie będzie mnie. Kononowiczowi urwali kolejny dzwonek.
Conan wykorzystuje ten fakt, by kopać dołek pod majorem. Za plecami Strusia opowiada, że ma dowody, iż należał do mafii pruszkowskiej i nadal się z nią kontaktuje. Oczywiście, jak to zazwyczaj w drugiej połowie miesiąca bywa, Krzysiek płacze, że nie ma pieniędzy. Dzień dobry Państwu, kochani moi. Dziś jest piątek, 19. Wczoraj miałem napad znowu. Policja była raz. Szanowni Państwo, oto bramka. Bardzo. Proszę bardzo. Pokazany dzwonek, jak zniszczył drugi przycisk, jak niszczą. Strzelali do mnie z petardów. Kamieniami rzucają, zaraz nagram. Stąd podjeżdżają i strzelają. Tak, ten dom, szanowni Państwo. Ja nie mam nigdy spokoju. Nigdy nie mam spokoju, jak tylko jest u mnie wiadomo kto. Szanowni Państwo, kochani moi, obiecaliście, że pomożecie, jego wyprowadzić. A jeszcze nowa wiadomość będzie i policja była. Ale co z tego? Przyjechała, popatrzyła, nawet nie weszła na posesję, bo tam kamienie jeszcze pokażę, że leżą. I szanowni Państwo, kochani moi, tak nasza działa, ukochana podlaska policja. Jakiś człowiek podjechał, zaraz pójdę się spytam. Czy pani do mnie? Nie do pani. Nie. Patrol boi się w nocy jeździć, przejeżdżać się. Ja nie mówię, żeby mówią, a co mamy warować pod Kononicze bramą? I szanowni Państwo, kochani moi. Muszę nagrać. Już nagrywam. Idę dla pieska dać. Dla kogo pani iść dać? Dla pieska, dla nera. Szanowni Państwo, kochani moi. Pojadę autobusem, bo nie chcę dać Opla pojechać na komendę. Ja nie mam prawa nawet siąść do Opla. A jak siądę do Opla, dostaję jobów. Jaki jobów? Już zaczynasz? Co? To ty kupiłeś? O. To jest mój samochód. O. A nie twój. Różnie. Ja dla ciebie tego samochodu nie kupiłem. Ten człowiek wygląda jak stary dziadek. Jak 80-latek. Jak 84-latek wygląda nawet. Mówiliście, że pomożecie, że przyjedziecie, usuniecie mnie, że będziecie odwiedzać mnie kulturalnie, że będziecie pomagać w pieniążkach i tak dalej, bo naprawdę nie mam pieniędzy. Naprawdę. A nie chcę iść do MOPR-u, żeby nie wąchali tutaj. Konta mego, ile wy przysyłacie dla mnie i tak dalej. Nie chcę. Bo tam też dobre złodzieje i bandyci pracują. Tam jeszcze gorzej wykańczają jak wy, młodzież. Meksyk ripostuje majora. To siema major, siema. Siema Jorek. Oglądałem twój materiał, jak wróciłeś z wyborów. No, dzieciaczku, niedługo się spotkamy i to będziemy się codziennie spotykać. Zobaczymy, jak wtedy Ptaszynko będziesz ćwierkał. Będziesz ćwierkał. Zobaczymy, jak wtedy będziesz ćwierkał. Ja to jeszcze nagram. Także zobaczymy, jak będziesz wtedy ćwierkał, jak się spotkamy. A spotkamy się na pewno. Na 100%, to ci obiecuję. Wiem to i obiecuję ci. Zobaczymy, jak będziesz ćwierkał. Zobaczymy, co będziesz mówił, jak będziesz ćwierkał. Dla mnie jesteś imbecylem totalnym, chłopie. IQ to ty do mnie dopiętnie dorastasz. Człowieku, o czym ty mówisz? A jak będę chciał pić piwo, to będę sobie pił. A ty pij denatura swój i wąchaj swoje te rozpuszczalniki, bo wąchasz i każdy o tym wie. I się wypierasz. Ja się przynajmniej nie wypieram, że piwo bije. Przy mnie wąchałeś, buraku, przy mnie wąchałeś. Także Ptaszynko będziesz śpiewał, bo się będziemy niedługo często widywać. Zamknęłeś się w czterech ścianach i jesteś twardziel. Zobaczymy, jak zaśpiewasz, jak się spotkamy. A spotkamy się na pewno i to całkiem niedługo. Także pozdrawiam cię jeszcze raz serdecznie. Major wyzywa Meksykana. Chciałem wam powiedzieć, że widziałem właśnie film, który Meksykano na mnie nagrał, że ja denaturat i wyzywał mnie, bo zrobili z ciebie jaja i ty mnie nie obrażaj, bo ty mnie obrażałeś. Powiedziałeś, że
wymyśliłeś swoim Mario, swoim chłopakiem, jak to się mówi chyba, do niego, do krzaków tam non-stop chodziłeś, że ja za dziewczynkę siedziałem. Ja nagrywam donaty, całe te nie wykorzystuję. Po prostu kupiłem to, po prostu ten samochód i to jest mój samochód. I ty, że ja będę z tobą się spotykał się często, ja mam ogółem ciebie... Ty mnie nie interesujesz. Ty sobie chodź, nagrywaj. Ja jeżdżę, Krzysiek jeździ. Ja kupiłem samochód, że czy węgiel, czy przywieźć, czy do sklepu, a nie po prostu łazić, po prostu ściągać filmy moje. I do tego chyba doprowadzasz, że naprawdę trzeba będzie się chyba umówić się na bójkę. I już. To takiego czegoś nie ma. Ja ci pokażę, jak to się kurwa wszystko robi. A nie będę się bawił z tobą. To szybciutko się robi. I przekonasz się sam. I ty mnie ogółem, ty non stop siedzisz w domu. Tam wychodzisz sobie na podwórko i nagrywasz. Czy po krzakach, po zakładach starych. Ja miasto pokazuję, wszystko pokazuję normalnie. I po prostu nie oglądaj mojego kanału, bo zrobili z ciebie nie wiadomo co, że pokazali, wysłali do Krzyśka. No i będziesz jeszcze tak odpowiadał za obrazę, że ja za dziewczynkę siedziałem razem z Mario, bo to jest zgłoszone na komisariacie. 22 października. Andrzejewski przyjmuje wyzwanie Majora na Fame MMA. Warto powiedzieć, że jeden z włodarzy Fame MMA, Wojciech Gola, powiedział jasno, że nie ma szans na walkę z udziałem postaci z Uniwersum Szkolna 17. No dobra, Major, widziałem twoją propozycję, zgadzam się na to. Jak chcesz wystąpić razem przeciwko mnie, ja przeciwko tobie, proszę bardzo, jak chcesz, twoja sprawa. Ja ciebie nie wyzywałem, ale Jotka zawsze za mną, pamiętaj. I ja ciebie nie wyzywałem, słuchaj. Jak chcesz wystąpić, chcesz się ze mną bić, najwyżej dostanę albo nie, kto wie. Także jeżeli rzuciłeś rękawice, no to dobra, spoko. Nie ma problemu, skontaktujemy się z Fame MMA. Skontaktujemy się, ja z tobą wyjdę. Nie ma problemu. Będzie śmieszna walka, ale będzie wesoło przynajmniej. Będą mieli widzowie ubaw. I to niezły. I to niezły. Także ja od razu ci mówię, no. Chcesz? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Nie ma problemu. Rzuciłeś rękawice, ja je podejmuję. Dobra, będzie co będzie. Albo dostanę, albo nie. Ja się tego nie boję. Zastanów się 15 razy jeszcze, albo 15 tysięcy razy. Trzymaj się, będzie wesoła walka, będzie śmiesznie. 24 października. Major nie wytrzymuje napięcia i chce się godzić. Finalnie panowie pogodzili się oficjalnie na lajcie i jak to zwykle bywa w uniwersum, wszystko dobrze się skończyło. Meksykano odpowiedział, ale wpierw to po prostu on musi. Krzysiek zgodził się na spotkanie, żebyś tu przyszedł na rozmowę. Pierwszy porozmawiać o tym, a później to wykonać, jak to się mówi. Wyraziłem zgodę dla Meksykana i wpuszczę jego, ale to nie raz, bo Meksykanom podjął rękawiczkę. Bo ja do naturatu nie piję i po prostu ja wcześniej jego nie obrażałem. I nie mówiłem, że ja nagrywał z Mario, że ja jeszcze pismo do sądu i mu pokażę, za co ja w ogóle spędzałem w więzieniu. Z Wojciechem Suchodolskim, majorem inaczej, podjął rękawiczkę i raz wyraziłem zgodę, żeby przyszedł na rozmowę. W obecności mnie będzie rozmowa, nie będzie na cztery oczy, tylko w obecności mnie. Ja mam rękawiczkę. I zawiemy, to będzie rozmowa. Niech on powie swoją cenę, a major swoją cenę powie. Jak wyrażę zgodę przede mną, to się spisze taki protokół i wtedy ja będę musiał znaleźć salę. No tutaj nie będzie w Białymstoku, gdzieś w Polsce będzie. I znajdę trenera dobrego i żeby majora trenował w boksie,
i wtedy będzie wyznaczony termin, data. Do tego dnia muszę jeden, drugi się wytrenować w sobie i przed boksem tym. To się umowę podpisuje się. To jest, muszę spojrzeć ostro w oczy. Będzie nagrane na filmie. Jak patrzył jeden, drugi sobie w oczy. Niech weźmie komórkę i sobie nagra. Ja na swój kanał też nagram. Afera taksówkarska. W dniu 24 października 2018 roku przewodniczący udał się do biura firmy Moja Taxi SP/ZO, mieszczącego się przy ulicy Zwycięstwa 8, lokal 302 w Białymstoku. Chciał rozmawiać z właścicielem firmy, jednak nie było go w biurze. Podczas gdy sekretarka starała się skontaktować z prezesem, Konon wtargnął w ogóle do jej pokoju, tak sobie po prostu z kamerą. Twierdził, że może ją nagrywać, ponieważ jest urzędniczką. Sekretarka wygoniła bębna z pokoju i zamknęła drzwi na klucz. Ogółem za każdym razem, jak wysiadaliśmy z pociągu i jechaliśmy do Krzyśka, trafialiśmy właśnie na tutaj nieobecnego pana prezesa Piotra, który mówił nam nawet, że on by tam pojechał, ale akurat miał jakiś daleki kurs i zanim w ogóle wrócił się do firmy, to Konon już dawno gdzieś sobie poszedł. Moja Taxi bardzo polecam, miło się rozmawia, zawsze wystawiają paragon, nie tną przyjezdnych i prowadzą zawsze z włączoną nawigacją, więc wiadomo, że nie robisz trzech rundek wokół miasta. Wspaniała firma ogółem. Jestem w tej firmie, siedzę. Pani powiedziała ta, że o 17.30 będzie w firmie lub do mnie przyjedzie. Czekam na wiadomość od pani, ażeby szef się zgłosił się. Jeżeli szef się nie zgłosi się, wiadomo co będzie. Ja już nie żartuję. Dosyć mi niszczenia dzwonków, zastraszania, bicia i tak dalej. Oto firma. Szanowne moje państwo, tej pani nie ma, wchodzę z kamerą. Dzwoniła pani? Dzwoni. Jest to pani, co przyjmuje zgłoszenia? Nie ma prawa mnie pan nagrywać. Mam prawo? Nie ma pan prawa. Pani jest urzędniczką i mam prawo nagrywać. Proszę pani, każdego urzędnika. Mam prawo, to jest biuro. Ja tylko biuro chcę nagrać. Jak pani urzęduje i tak dalej. Proszę pani, o. Widzicie, proszę państwa, to jest biuro, które niegodne wozi klientów, bandytów i złodziejów. Proszę stąd wyjść. Już. Dzwoniła pani? Tylko, tak, dzwoniłam. Pan Piotr nie odbiera. Proszę stąd wyjść. Bo co? Bo tak. Bo ja mam taki. Bo tak? Bardzo ładnie. Jest nagrana. Wygnała mnie pani z biura. Powiedziała, proszę wyjść, bo nie chcę się wypowiedzieć. Tak? Do kamery. Tak robi pani jego i tak dalej. Dziękuję bardzo. 25 października. Rozpoczyna się proszenie o węgiel. Mimo to, że Konon jest właśnie dosłownie tuż po wypłacie. Na kurwa 5 worków węgla nie kupił. Mówił, że kupię. A co ja będę kupował? Kupię w listopadzie. Ja nie mam pieniędzy. O, w listopadzie to już zamarzłem. Ja tutaj nie jestem. Ja wolę wynająć pokój. Tak mnie. Halo? Jak mi trzeba będzie gdzieś autobusem pojechać, to znowu mandaty mam płacić? Ja tu trzymam 100 zł na bilet ostatni. No. Na listopad. Prawie 900 zł miał. I 20 zł będzie na życie na mnie. To i dobrze, byś żył. No. Bo te frajera nie znalazłeś, żeby... Cały rok nagrywałem. Ale ty frajera znalazłeś. Tak, a co to mam dla ciebie? Wszystkie pieniądze oddać? Jest podpisane już. O, zaniosę jutro na komendę. Nie. Ja nawet nie siądę do jej. Tylko jutro wezmę to, co moje rzeczy wezmę, pozabieram z tyłu wszystko. Tu, samego rana. Tak. No i ja pójdę na złom. Odam porozmawiam. Halo? Przyjadą i zabiorą ten samochód. Dzień dobry. Pokażę papiery, już wszystko podpłacane, a ja nie mam prawa jazdy, chcę oddać na złom. Tak? Do 15.640.
Tak, Białystok. Tak. Jak będę, ja proszę pana, włóż pan jakieś 200 zł w kopertę dla mnie na węgiel. To bardzo proszę pana. Albo 300 zł, to kupi więcej węgla sobie. No, tylko sobie. Dobra. Dobra, dobra. Ale ja bym prosił pana, żeby lepiej do 300 zł tak pieniążki w kopercie przyszły, dlatego że węgiel muszę kupić, podjechać. Nie, przyszedł, wyjaśniliśmy po prostu co i jak, że on posłuchał się tego Mario, a normalnie przyszedł pod bramkę, wyszliśmy i Krzysiek wyszedł, otworzył bramkę, porozmawialiśmy na podwórku na początku i weszedł do domu, posiedział 40 minut, porozmawialiśmy, wyjaśniliśmy pewne nieporozumienia. Tylko Krzysiek, że on ma 9600, on sam powiedział, ma faktury z tamtego roku. Wszystkie. Niech on ma te faktury lewe. Że lewe. Wszystko lewe, jak ty lewy jesteś. No ja zawsze, ja ukrywam lewe. 700 ileś, a jedną czwartą, znaczy 40% zawsze dawał, ja widziałem sam to, jak po prostu było 800 zł. To po prostu dawał 300 zł, czyś był 900 zł. O, 900 zł dawał, tak. A ja mówię o 9, dobra, do widzenia. 900 zł. Jak było na reklamy 900 zł. Kłamie major, proszę w oczy, że mnie 900 zł Meksyko dawał. Najwięcej dawał. Jebie konfidencie. 300 zł. Najwięcej. Bardzo. A 400, a do Warszawy to ci dał pieniądze. Tak. Major i Meksykanu to jedna ręka. Meksykanu i major. O. I o teraz powiedział, że jak pan zapytał cię, nie? To że ten, zdrajca jestem. Konfident. Dobra, na razie. Słuchajcie, sprawdziło się moje, obejrzyjcie materiał. Taki właśnie konon jest, o coś takiego, to jest u majora. Konon już żebrze o węgiel, już. Mówiłem, że tak będzie. Zarobił pieniędzy dużo. Mógł kupić ten węgiel. Już żebrze o węgiel. Mówiłem, nie wiem, czy pamiętacie moje filmy, kiedy wspominałem właśnie, że Kononowi będzie żebrał o węgiel. I już on to robi. Jeszcze jak śmiesznie żebrze. Wrzuć pan 200 zł do koperty. A nie, może wrzuć pan 300. Wiecie co to jest? O, nie wiem, no kurde, to jest... Ten człowiek ma mózg przedszkolaka. To takich daj mi cukierkę, nie, może... A daj mi dwa, no, bo jeden to za mało. To jest naprawdę, to jest żenujące. Ja naprawdę major... Z majorem się wczoraj pogodziłem, było wszystko ekstra, bo nie wiem, czy wszyscy na live widzieli. Także z majorem jest sztama, jest wszystko w porządku. Natomiast Kononowicz właśnie na tym materiale, gdzie żegnał mnie z uśmiechem jak banan od ucha do ucha i prawie już mi rękę przybijał sam, ja powiedziałem lepiej się witać niż żegnać. On mówi, dobra, okej, nie ma problemu. Za 2 godziny smaruje mnie go na telefonie do jakiegoś typa. No ja z tym człowiekiem nie będę nagrywał, no słuchajcie, no nie ma takiej opcji nawet. Nie ma. Z majorem, jeżeli będzie major chciał, oczywiście, ja mam pomysłów, dużo. 26 października. Major zapowiada montowanie kamer na szkolnej. Dzwoniłem właśnie do tych dwóch ludzi, którzy mieli przyjechać o pierwszej i po prostu montować dwie po prostu kamery. Ale ogółem jak Krzysiek powiedział, że chce mnie samochód zabrać i pieniądze, ten samochód i wyrzucić mi mieszkanie, to ja mam widzowie mi te pieniądze ogółem, jak to się mówi, wysłali od lutego tego roku. Te lajty robiłem i zbierałem. Po prostu muszę się ja to zastanowić. Ja po prostu waszych pieniędzy po prostu w błoto, a zamontują, bo to ponad 2000, już 200 zł takie zaliczki dałem, a dzisiaj rozmawiałem z tym właśnie człowiekiem, to powiedział, zastanów się, zadzwoń i po prostu my to zrobimy. Ale ja muszę to się upewnić,
co będzie dalej, jak to się mówi. I na ten temat właśnie to chciałem powiedzieć. 27 października Meksyk robi wyprawę na Doilidy. W programie wywiad z wędkarzem. Słuchajcie, zaraz się wywalę pewnie. Tu jest wędzidło, oczywiście. Nie, nie, nie. Tutaj, a to jest jako przynęta, czy? Na okonia. O, tutaj mamy przynętę na okonia, stynkę. Pan stwierdził, że złapał już jednego konia. No, ale kurczę. Jak to w ogóle, proszę pana, jest? Tak, ja, pana twarzy nie ma. Jak to jest? Ład, fajne to takie łowienie z rana? O której pan wychodzi? Należy. Ja wiem, no. No tak, o, właśnie pan obiera konia. Może pan pokazać do kamery? No jest okonik, no widzimy. Dziękuję panu za wywiad. Do widzenia i do dobrych łowów życzę. I testowanie wodoodporności Huawei'a. No, jak widzicie, idziemy po mostem. Naprawdę po... O, poleciał mi tyle. Do wody. Spadł mi telefon do wody. Tu jest taki poślizg, że spadł mi telefon do wody. O tutaj, o, słuchajcie. Poważnie wam mówię, wchodziłem do wody po telefon. Mam nadzieję, że on jeszcze będzie żył. Mam nadzieję, że będzie żył, że nie zamkł. Ale numer zawsze ze mną to przygody są jak nic. No, się poślizgnąłem i spadł mi telefon. I to specjalnie jeszcze do wody wpadł. 30 października. Kononowicz otrzymuje smalec. Major Testavir Mod. Odmazić paczkę. To jest naprawdę taki człowiek serdeczny, miły. Dziękuję bardzo za to. Smalczyków przysłała mnie. Wyborowy smalec wiosenny. Wiosenny. Na co dzień. O! I po 200 gram. Kosteczki. Tu chyba ja idę na wojnę. Będę wojować z murzynami, będę dawać za murzynów smalcik, ten Boży smalcik, nasz kochany. A już mam 600 filmów na kanale i po prostu, a wiesz ile już za reklamy w tym miesiącu zarobiłem? To po prostu nie opłacałoby dzisiaj tam pracować. Gdzie 100 dolarów za cały, za te reklamy, to... Zaraz. A, 348 dolarów. No to kurwa wypłata jest. Możecie mi przyjść i skosić trawę, zapłacę wam dolara. Dolara, bo pójdziecie do żabki, kupicie całą żabkę. 31 października. Jan Łoś pierwszy raz pojawia się na szkolnej. Jan Łoś, znany szerzej jako Jan Euborodo, na szkolnej znalazł się pierwotnie przez niemieckiego, a zadomowił się dopiero później, dzięki intrydze mecenasa z Piaseczna. Postać zajmująca coraz silniejszą pozycję w uniwersum szkolnej 17. Kandydat do zastąpienia majora Suchodolskiego jako partner i niewolnik przewodniczącego. Jeden z wielu potencjalnych dziedziców szkolnej. Syn Teresy Korol. Jak sam mówi, z ojca jest innego, ale matkę ma jedną. Akuratny i pracowity białostoczanin. Bezdomny i bezrobotny. Jak stwierdził, mieszka gdzie się da. Pochodzi z dzielnicy Antoni. Jest mańkutem. Jego nazwisko nie jest zbyt często wymieniane ze względu na RODO. Bywało też początkowo mylone z różnymi innymi gatunkami zwierząt. W pierwszych filmach był znany z posiadania bujnego wąsa. Na początku maja 2019 postanowił się go pozbyć. Janek to długa historia, pewna dziwnych anegdotek i przygód.
dosłownie takich jak ta, że jego rodzina zajmuje się wyłudzaniem mieszkań i robieniem w nich magazynów śmieci, o czym rozgadywałem się w dwóch filmach, z których jest playlista. Zaczęło się niewinnie, ale domyślam się, że za pierwszym razem, tak samo jak za drugim, powód sprowadzenia go na szkolną był zupełnie ten sam. Knur chciał odebrać majorowi majątek i puścić go z torbami. Kochani moi, jeszcze raz chciałem następny wywiad z panem Janem Eł. Proszę państwa, kochani moi, jeszcze chciałem zaprosić pana Jana Eł o inną sprawę. Czy długo, panie Janie, pan człowiekiem bezrobotnym jest? Jestem bezrobotnym 8 lat, zbieram makulaturę, złom, jak to się mówi, i co się trafi, po drodze jeszcze puszki i te rzeczy, i tutaj. I to wszystko gromadzę i potem zdaję. Proszę pana, czy wiesz pan, jak taki sam jak pan jest osobą bezrobotną, bo to nie ma się wstydzić, bo to każdy człowiek jest bezrobotny w Polsce teraz. I proszę pana, gdzie takie ludzie, jak pan znasz, śpią, nocują, czy po klatkach schodowych, czy gdzie, czy jak w siakach, gdzie i tak dalej. Na dzień dzisiejszy, co mogę powiedzieć, to nocują i w krzakach, i pod mostem. Starają się jak najbardziej, a w klatkach schodowych to nie jest to odpowiedzialnością, bo z klatek schodowych wyganiają. To zależy od dzielnicy jeszcze, bo jak się mówi, na niektórej dzielnicy, jak zwając przy dworcu, to wiem, że nocują w wieżowcach. Ale mało który tam nocuje, jak to się mówi, bo... A tak powiem, że po lasach i po krzakach, tak? Krzaki plandekami się zakrywają. A jakie krzaki, może pan powiedzieć? A z czego one się utrzymują, się może pan wiesz? Panie, utrzymują się z naszych, jak to się mówi, przeciętnie zdobyczy, co zdobymy. Puszki, złom i makulatura. Aha. I to jest to, co jest na dzień dzisiejszy, jak to się mówi, może człowiek to zebrać. I pan, panie Janie, po dziś dzień zbierasz takie rzeczy jak puszki, makulatura i butelki po piwie i tak dalej. To zbieram te butelki po piwie, ale to mało co chodliwe, jak to się mówi, bo... Paragony trzeba. Paragona. I to mnie denerwuje. Bogactwo szkolnej przestaje być ukrywane. Major tylko w październiku wydał ponad 5000 zł na samochód, OC, kamery i montaż, co sprawia, że Krzysiek zamiast cieszyć się z rosnącego dobrostanu, zaczyna intensywnie knuć przeciwko prawowitemu posiadaczowi dóbr. Jak to wszystko się skończy? Czekajcie na kolejną część Kroniki Uniwersum. A tymczasem to już wszystko na dziś. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu. Masz sweter geometryczny, sam go zdjąłeś, czy sam z ciebie zszedł i poszedł na nogach 3 złote?